Witajcie. Dzisiaj chciałbym wam przeczytać kolejną baśń z serii baśni z gór. Diabelski most. W dawnych, bardzo dawnych czasach mieszkał w wiosce wysoko w górach ubogi cieśla. Mimo już był zręczny i pracowity. Od wiosny do jesieni budował drewniane chaty, w zimie rąbał w lesie drzewa i woził drewno do wsi. Nędza ani róż nie chciała go opuścić i jego dzieci często pogryzały suche skórki od chleba, a na wieczerze jadły nieomaszczoną kaszę. Pewnego razu ze szczytów górskich runęły wezbrane wody, zerwały most, i wieś pozostała odcięta od świata. Niebawem ucieśli zjawił się wójt i powiada. Potrzebna nam jest droga w dolinę. W mieście ma odbyć się jarmark, a i zwozić spólby już trzeba. Jeśli więc w ciągu trzech dni zbudujesz nowy most, dostaniesz za to sto talarów w złocie. Ach, sam dobrze wiesz, że w ciągu trzech dni porządnego mostu nie da się zbudować. Cieśla pokręcił głową. Gdybyś dobrze głową ruszył, może by się i dało, zauważył wójt. A sto talarów to prawdziwy majątek, o jakim dotychczas nawet nie marzyłeś. Ach, nie marzyłem, nie marzyłem, przyznał majster. Wziął do ręki gruby stolarski ołówek i zabrał się do pracy. Kreślił, liczył, mierzył, byleby tylko znaleźć sposób, jak w ciągu trzech dni most zbudować. Noc była już głęboka, a cieśla wciąż jeszcze łamał sobie głowę i ciągle nie wiedział, jakiego tu użyć sposobu, żeby wydobyć się z nędzy. — Ech, to nie robota dla człowieka, ale dla diabła! — wyrżnął nagle pięścią w stół. Jeszcze nie zdążył tych gniewnych słów wypowiedzieć do końca, a tu... Drzwi się otwarły na oścież i wszedł pan w zielonej kurcie w myśliwskim kapelusiku na głowie. Po co się tak dręczysz? Chętnie ci pomogę, zaśmiał się niespodziewany gość. Jeśli chcesz, w ciągu trzech dni nowy most będzie gotowy, a ciebie. W całej okolicy będą chwalić, jakim to jesteś majstrem nad majstrami, i nic a nic od ciebie nie chcę w zamian. Obiecasz mi tylko, że kto z twojego domu pierwszy przejdzie przez nowy most, będzie mój, cieśla zadrżał ze strachu. Z początku domyślał się tylko. Kto przyszedł go w środku nocy niespodziewanie odwiedzić teraz jednak wiedział już z całą pewnością że nieznajomy przybysz to sam władca piekielnych czeluści nawet z diabłem sobie jakoś poradzę pocieszał się biedny cieśla jeśli go teraz pośle z powrotem do piekła nie zbuduję mostu ani grosza nie zarobię i w zimie wszyscy tu nędznie zginiemy. Po chwili namysłu cieśla powiedział stanowczo: Zgoda. Niech będzie jak zechcesz, ale buduj porządnie, powiadam, bo marny twój los. Na trzeci dzień rano, nim jeszcze kur zapiał, Nowy most był skończony. Wznosił się nad bystrą rzeką. Piękny, potężny, jakby od tej chwili miał już na zawsze łączyć oba jej brzegi. Cieśla wyszedł z domu prowadząc na sznurku kozę. Diabeł ogromnie się ucieszył. Omalże nie wykrzyknął z radości, że sam pan majster cieśla dał się zwieść jego pięknym słówkom. — Muszę wypróbować, czyś dobry most zbudował — odezwał się cieśla, spuścił kozę ze sznurka, klepnął ją po zadzie i rozkazał. — No, biegnij! Zwierzę podskoczyło wesoło i już truchtem biegło po moście, aż belki dudniły. Oto masz pierwszego, kto z mojego domu przechodzi przez most. Zawołał, głośno cieśla. Rozwścieczony diabeł rzucił się w pogoń za kozą, chcąc ją zawrócić, nim przebiegnie cały most, ale zwierzę... Puściło się galopem tak, że diabłu udało się tylko chwycić je za długi ogon. Szarpnął go tak mocno, że kozi ogon został mu w łapskach, a przerażona koza w jednej chwili była już na drugim brzegu i wypadła na łąkę. Od tego czasu wszystkie kozy mają jedynie krótkie ogonki aby cały kozi ród pamiętał kozę cieśni, która nawet nad diabłem odniosła zwycięstwo. Cieśla zaś otrzymał obiecane sto talarów w złocie i jego rodzina nigdy już nie zaznała, co to bieda i nędza.